Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Moim i Państwa gościem jest dziś Bartłomiej Ciążyński, wiceminister sprawiedliwości Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, przywykł już Pan do nowej roli, nowego stanowiska? No, wdrażam się. Ogrom wyzwań, ogrom pracy przede mną, ale przede wszystkim przed całym zespołem Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest taki tu wrażliwy, teraz bym powiedział, resort. Wrażliwy, dość mocno obłożony odpowiedzialnością i pracą, no ale no, tego się trzeba było spodziewać. Bo od tego resortu wymaga się rozliczeń. I słusznie, dlatego że to powinno być po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prokuratury. Rozliczenia idą, pierwsze zarzuty są stawiane, pierwsze wnioski o uchylenie immunitetów parlamentarzystom zostały postawione. Ogromna praca, jeżeli chodzi o przywracanie praworządności w Polsce, została już wykonana. Zresztą wystarczy spojrzeć na niedawny, no bo środowy raport Unii Europejskiej o stanie praworządności u państw członkowskich. Po raz pierwszy, odkąd ten raport jest sporządzany, czyli od 5 lat, Polska z tego katalogu państw członkowskich Unii Europejskiej, które naruszają praworządność albo jest zagrożenie naruszenia nią, z tego katalogu wypadła. Także bilans 7 miesięcy i rządu, i ministerstwa. To ja zapytam inaczej, bo pana nowy szef Adam Bodnar przedstawił długą listę spraw, które wymagają rozliczeń. Jak długo? Ile potrwają te rozliczenia? To będzie cała wasza kadencja? My w przeciwieństwie do poprzedniej władzy robimy to zgodnie z prawem i z procedurą, a to wymaga też czasu. Zwrócę uwagę, już w lutym na Radzie Europejskiej minister Bodnar przedstawił action plan, plan działania, i to są założenia 9 ustaw o Trybunale, o KRS-ie, o Sądzie Najwyższym, o ustroju sądów powszechnych, etc., które my będziemy stopniowo proponować polskiemu parlamentowi. Całość tego pakietu dopiero, kiedy zostanie przyjęta, spowoduje jakby odwrócenie tych wszystkich negatywnych zmian, które zaszły w Polsce w latach 2015-2023. To się dzieje. W tym tygodniu pierwsza ustawa o KRS-ie. Za chwilę posłowie i posłanki ujrzą ustawę o rozgraniczeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Też na tym posiedzeniu Sejmu dzisiaj o Trybunale Konstytucyjnym. Stopniowo będziemy naprawiać te sytuacje w Polsce. Również nie tylko jeżeli chodzi o praworządność i zgodność działania państwa z konstytucją, ale również jeżeli chodzi o sprawność sądów, bo w Polsce mamy zapaść wręcz pod rządach Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądów. Jest 15 milionów spraw rocznie w sądach. Sędziów jest 600 wakatów, do tego około 2,5 tysiąca neosędziów, których status musimy kategorycznie uregulować. To wszystko powoduje, że na rozstrzygnięcia obywatele i obywatelki czekają coraz dłużej. Ogrom wyzwań. To chwila o sądach, skoro pan już zaczął, bo to pana tak naprawdę działka. Pan ma zająć się wprowadzeniem nowych technologii do sądów. Ma pan plan, jak to zrobić, co poprawić, co zmienić, ile to może kosztować, no i czy będzie pan miał na to pieniądze? Jednym z podległych mi departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości jest w istocie Departament Informatyzacji Sądów. Tu trzeba powiedzieć jasno, to jest rozmowa głównie o dostępności obywateli i obywatelek do wymiaru sprawiedliwości, a ta dostępność jest wtedy, kiedy posłużymy się nowoczesnymi technologiami, łącznie ze sztuczną inteligencją. Ta dostępność będzie większa też, jeżeli sędziowie będą mieli lepsze narzędzia, a nie będą pracować w papierze, będą pracować na nowoczesnych aplikacjach, nowoczesnych programach. Wówczas też szybciej te sprawy będą rozstrzygane i to wszystko będzie przedmiotem zmian. Ale również ma pan już taki plan właśnie wprowadzenia tych aplikacji do sądów? Mamy
mamy plany. Zawizuję choćby jeden temat dotyczący będzie pilotaż dotyczący rozstrzygania spraw frankowych, które są pierwszą kategorią spraw w polskich sądach. Kredytobiorcy frankowi pozywają banki. Te sprawy w sumie już nie budzą wątpliwości. Jest ustalona linia orzecznicza, bo są wyroki europejskich trybunałów w tych sprawach, więc a spraw jest kilkadziesiąt tysięcy w tej chwili w sądach. I to jest choćby pierwszy taki przykład, gdzie można coś usprawnić i przyspieszyć, bo w tej chwili powodowie, kredytobiorcy czekają na rozstrzygnięcie w sprawach frankowych nawet i 8 lat. No właśnie, ale to wprowadzenie technologii, nowych technologii, aplikacji naprawdę przyspieszy postępowania takie sądowe, mamy, że nie będą się ciągnęły latami, czy trzeba coś zupełnie innego wprowadzić, żeby skrócić postępowanie? Takie mamy aspiracje. Podam przykład. No, w tej chwili na przykład my używamy sztucznej inteligencji AI do anonimizowania, anonimizowania rozstrzygnięć sądowych przed ich publikacją w internecie, ale AI daje nam pole do większej, dużo większej możliwości. Możemy tworzyć chatboty, które będą informować obywateli o sprawach prawnych, albo asystenci elektroniczni. To wszystko jest pieśń przyszłości, ale nie jakiejś dalekiej przyszłości, tylko takiej w perspektywie, myślę, najbliższych lat. Dobra, zostawmy sąd, wejdźmy do Sejmu. Przegrane w Sejmie głosowanie nad projektem dekryminalizacji aborcji, to jest porażka Pana zdaniem lewicy, całej koalicji rządzącej? To jest porażka, a może nie porażka, ale przede wszystkim problem z przestrzeganiem praw kobiet w Polsce, a chcę przypomnieć, że wybory 15 października głównie wygrały koalicji rządzącej kobiety i osoby młode. I my mamy... No po tym głosowaniu kobiety znów wyszły na ulicę, ja się nieźle je wkurzyliście, ma Pan takiego poczucia, że... Wysłaliście taki bardzo mocny sygnał do społeczeństwa, do swoich wyborców, że nie dowozicie tematów, nie dowozicie obietnic, które były w kampanii? Tak. Politycy idą na wybory po to, żeby je wygrywać, a wygrywać po to, żeby spełniać obietnice i dowozić tematy. Dlatego Lewica przy wsparciu Koalicji Obywatelskiej i mam nadzieję przy wsparciu znaczącej części Trzeciej Drogi będzie już złożyła po raz kolejny projekt ustawy dekryminalizującej aborcję i będziemy go składać. I w międzyczasie my jako Lewica będziemy składać ten projekt, póki on nie zostanie przyjęty, a w międzyczasie pracować nad jego wsparciem, jego poparciem przez posłów i posłanki, którzy są względem tego projektu sceptyczni. Czyli wprost nad koleżankami i kolegami, głównie z PSL-u ostatnio zabrakło 4 głosów, to nie jest dużo, umówmy się, to nie jest dużo i będziemy składać, przekonywać, aż się uda. Czyli jeśli po wakacjach w kolejnym głosowaniu się nie uda, będzie kolejny wniosek. Tak będzie. Aż do skutku. Tak będzie, nie zawiedziemy naszych wyborczyń i chcę, żeby to jasno wybrzmiało. Jesienią, czyli też po wakacjach, ma być w Sejmie głosowany obywatelski projekt zmian w ustawie o prawach zwierząt, który zakłada koniec z trzymaniem psów na łańcuchach. Chciałbym Pana zapytać o Pana opinię, Panie Ministrze, czy uda się w końcu coś takiego wprowadzić, zerwać z tymi łańcuchami, czy dalej będziemy tkwić w średniowieczu? Jestem za, mam nadzieję, że się uda. Tym bardziej, że jest to projekt obywatelski, czyli projekt, pod którym podpisało się co najmniej 100 tysięcy, obywatelek i obywateli. Do takich projektów tym bardziej trzeba się przykładać, a nie gdzieś tam mrozić czy wkładać do szuflady. Nie wyobrażam sobie, żeby w XXI wieku w Unii Europejskiej zwierzęta, pieski cierpiały na łańcuchu. Cały czas. Ja wiem, że się dzieje i po to jest władza, po to jest parlament, po to jest rząd, po to są politycy, żeby zmieniać kraj, zmieniać Polskę i również upominać się o prawa zwierząt. Ja mam poczucie, że akurat
ta koalicja rządząca od PSL-u aż po lewicę ma na sercu prawa zwierząt. Mm-hmm. A myśli pan, że te głosowania, które będą w Sejmie już po wakacjach, będą bardzo ważne, jeśli chodzi o to, o zaufanie dla koalicji rządzącej, wyborców? Każde głosowanie to jest test na skuteczność, test na wiarygodność i test na to, jak postrzegają nas wyborcy i wyborczyni, którzy na nas głosowali albo może rozważają, żeby na nas głosować. Ja nie graduję, co jest ważniejsze w najbliższych miesiącach, czy ustawa gwarantująca większe prawa zwierząt, czy ustawa o rozgraniczeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To są wszystkie ustawy, to są wszystko rzeczy, które zmieniają obraz i rzeczywistość w Polsce i wszystkie one są potrzebne, a na samym końcu liczę na odpowiedzialność w tych wszystkich sprawach pana prezydenta, który przecież ma możliwość wetowania tych ustaw. Do prezydenta przejdziemy na koniec, bardziej do wyborów, ale teraz Wrocław, bo pan jest wiceministrem sprawiedliwości, ale też radnym miejskim i będzie radnym miejskim, bo nie rezygnuje pan z mandatu, prawda? Nie ma takiej potrzeby. To są funkcje, które się nie wykluczają, które można łączyć od strony zawodowej i przede wszystkim to jest legitne, to jest zgodne z prawem, podobnie jak bardzo wielu wiceministrów jest posłami, a to jest, no śmiem twierdzić, dużo bardziej angażujące niż bycie radnym miejskim i da się łączyć te funkcje. Ja po pierwszych tygodniach wiem, że można. Jest pan kolejnym radnym miejskim, który jak się okazuje dorabiał w spółce miejskiej, konkretnie na stadionie, robiąc dla nich analizy prawne. Ma pan takie poczucie, że tutaj zachodzi jakiś konflikt interesów? No bo z jednej strony pobiera pan pieniądze ze spółki, którą powinien pan kontrolować. Na dwie rzeczy chciałbym podstawić w tej sprawie akcent. Po pierwsze, to co może radny miejski względem swojej pracy zawodowej jest jasno wyartykułowane, jasno napisane w ustawie o samorządzie gminnym. I to, co ja robiłem w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego i prowadzenia kancelarii prawnej jest zgodne z prawem. Po drugie, chcę powiedzieć, że ja te prace, bo napisałem 18 analiz prawnych, ekspertyz prawnych dla stadionu Wrocław Spółka z o.o., dla spółki kapitałowej. Wykonałem rzetelnie, starannie, zgodnie ze swoją wieloletnim doświadczeniem bycia radcą prawnym. Mam nadzieję, tylko jestem przekonany, że te analizy prawne wpłynęły dodatnio na funkcjonowanie, pomogły po prostu tej spółce. Także po pierwsze jest to zgodne z prawem, po drugie ta praca była rzetelna, staranna, zgodna z moim doświadczeniem, zgodna z moim zawodem profesjonalnym. Jasne, ale biorąc pod uwagę to, że był pan i jest pan radnym miejskim i robił to w momencie, kiedy był pan radnym miejskim? To jest tyle, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy, tak też prezydent ogłosił w kampanii wyborczej, prezydent Sutryk, że radni miejscy nie będą w tej kadencji dostawali pracy w spółkach miejskich i tak jest w tej chwili. W kampanii prezydent, jedna z jego obietnic prezydenta Jacka Sutryka była taka, że będą otwarte konkursy na członków zarządów spółek miejskich. Tymczasem wiemy już teraz po wyborach, no, że tak nie jest, że są posady dla swoich. Tak było w MPWiK, gdzie wiceprezesem został były szef biura prasowego miasta Przemysław Gałecki. Mieszkańcy mają prawo czuć się oszukani? Że tych otwartych konkursów nie ma? Ja wiem o tym, że konkursy są. Zdaje się, że teraz zostały otwarte konkursy na członków zarządów kilku spółek miejskich. Będzie konkurs na prezesa ZOO, bo
pani Joanna Kasprzak została odwołana, pełniącym obowiązki do tego czasu jest Sergiusz Kmiecik. Wiem, że będą konkursy, słyszałem w magistracie, że będą konkursy na nie tylko w ZOO, ale również w kilku innych spółkach miejskich na stanowiska zarządcze i kierownicze. Mhm. Nie wiem, nie znam sprawy związanej z miejskimi wodociągami, natomiast o byłym rzeczniku prasowym, czy dyrektorze biura prasowego, no mogę powiedzieć, że ma wysokie kompetencje do tego, żeby pełnić funkcję związaną z komunikacją czy z marketingiem. Mhm. Natomiast nie wiem, jak to zostało rozstrzygnięte. Wiem, że konkursy na stanowiska w spółkach miejskich się właśnie teraz odbywają. Kto będzie kandydatem Lewicy na prezydenta kraju? Trudno mi odpowiedzieć. Jest koncepcja. Nie chcę uciekać od pytania, bo po prostu my na tą chwilę nie wiedzą. Nie wiemy w Lewicy, jak to ale będzie. Wiecie, ale wiecie, czy będziecie mieć swojego kandydata? Czy... Też nie wiemy. Rozważamy przeprowadzenie prawyborów i dyskutujemy na ten temat w Lewicy, czy po prostu nie zrobić tego w prawyborach, w których wzięliby udział członkowie i członkinie Lewicy. To jest ciekawa koncepcja. Ja nie wiem, jeszcze czy w tym roku? No chyba tak, dlatego że no, wybory mamy w przyszłym roku, w maju. No, trzeba paru miesięcy na kampanię, więc na pewno do końca tego roku kandydaturę kandydata bądź kandydatki trzeba przesądzić i uważam za interesujący pomysł z prawyborami, bo mamy złe doświadczenia z poprzednich lat, kiedy to się odbyło bez prawyborów. Zobaczymy, jak będzie. Bartłomiej Ciążyński, wiceminister sprawiedliwości, radny miejski Wrocławia Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie, dziękuję za zaproszenie. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.